Znajdujemy się w tej chwili na terenie lotniska obecnie Wilamowo, a dawniej było to lotnisko należące do kwatery Hitlera, do głównej kwatery Hitlera w Gierłoży koło Kętrzyna. W okresie wojny miało nazwę Weisznuren, ponieważ było związane z miejscowością Weisznory, a Wilamowo po wojnie zostało nazwane z racji tego, że część majątku, które stanowiło lotnisko, było majątek Wilhelmsdorf. Historia sięga okresu międzywojennego. Są to lata międzywojenne, rok 35, to jest początek budowy tego lotniska. Oczywiście, że nie było to pomyślane o tym, że kiedyś będzie wykorzystane przez Hitlera dla jego właśnie potrzeb tutaj. Budowane było jako lotnisko przeznaczone na tereny, na cele cywilne. Z chwilą, kiedy przystąpiono do budowy kwatery Hitlera, trzeba było mieć miejsce do wykorzystania tego lotniska, możliwość wykorzystania tego lotniska dla celów wojskowych. I tak się właśnie stało. Przystąpiono do rozbudowy lotniska. Obecnie jesteśmy w takim miejscu na lotnisku, gdzie kiedyś kierowały się różne sprawy. Mianowicie mamy w pobliżu skrzyżowanie dwóch dróg startowych, a to jest resztki takiego miejsca, które się nazywał pelagator motorowy. Mamy w tej chwili zostały tylko podziemia, gdzie właściwie służyły jako miejsce zabezpieczenia dla załogi funkcjonującej na pelagatorze motorowym. Zapraszam do zwiedzenia. To jest podziemia pelagatora motorowego jako urządzenie, które było zlokalizowane w pobliżu krzyżówki dróg startowych i związane były z obsługą nawigacyjną wszystkich operacji lotniczych przylatujących i wylatujących z lotniska, no w końcu Weisznuren, tego lotniska, które w tym czasie było główną bazą lotniczą dla kwatery Hitlera. Z tego podziemia pelagatora były dwa wyjścia, po to, że gdyby jedno było zawalone albo coś się wydarzyło, to można było ewakuować się z drugiej strony. Lotnisko musiało być przystosowane do potrzeb wojennych, do potrzeb kwatery Hitlera. W związku z tym przystąpiono do dalszej rozbudowy lotniska. Zostały pobudowane pasy startowe, które miały zabezpieczyć lądowanie tych samolotów na tym właśnie lotnisku. Chodziło o bezpieczeństwo samolotów, które tu przylatywały, jako że tutaj na lotnisku tym lądowały samoloty Hitlera, którymi on przylatywał, lądowały samoloty różnych innych przedstawicieli III Rzeszy, no i oczywiście gości, którzy przylatywali też do Hitlera samolotami. W ramach naszego spaceru po lotnisku obecnie stoimy na drogach startowych, starych, historycznych drogach startowych, właśnie z czasu funkcjonowania tego lotniska jako bardzo ważnego, bardzo ważnej infrastruktury dla Kancelarii Rzeszy i kwatery Hitlera. I to jest jeszcze, jak widać, oryginalny beton, który z czasów praktycznie okresu wojennego, i stoimy na kierunku 320 i 140. To jest główna droga startowa, która miała 50 metrów szerokości i 1200 metrów długości. Ale również była druga droga zapasowa, w zależności od kierunku wiatru, która praktycznie miała 900 metrów długości i 50 metrów szerokości. Same pasy mają w ogóle znakomicie zrobione odwodnienie. Odwodnienie powierzchniowe, które po prostu jest takimi korytkami, jest zrobione. I odwodnienie tradycyjne, takie, tu jest to po prostu powierzchniowe, które zbierało wody powierzchniowe, ale niezależnie od tego, z drugiej strony pas miał odwodnienie normalnie kamionkami na głębokości 80 cm zanurzonych, także świetnie, zawsze wyjątkowo w ogóle dobrze i sucho było na tych pasach. Na początku wojny Hitler dysponował tylko dwoma pilotami i sześcioma samolotami.
Natomiast już w roku 1944 dysponował 40 samolotami i 12 pilotami. Tutaj formalnie mogły lądować wszystkie samoloty, które były w ogóle w dyspozycji Kancelarii Rzeszy. Praktycznie nie było ograniczeń. To był bardzo dobry pas, bo jego długość w pełni zabezpieczała funkcję logistyki lotniczej. Także tutaj i wielosilnikowe, i praktycznie to jest te pasy pozwalały nawet do 20 ton masy startowej. Junkers Ju-52, Focke-Wulf, prawda, ale również inne, cała gama w ogóle samolotów, które tu wychodziły, z tym, że trzeba wyraźnie powiedzieć, że z tego lotniska nie wykonywano operacji bojowych. To było wyłącznie lotnisko o charakterze funkcyjnym. Praktycznie to, że było tutaj sporo samolotów, że w eskadrze Hitlera było 50 parę samolotów, to tylko po to, żeby po pierwsze dokonywać zmiany, mianowicie samolotów, po to, żeby nie przyzwyczajano się, że jednym typem praktycznie, żeby gdzieś tam nie namierzono w ogóle sprawę, a po drugie praktycznie, że ze względu na różne potrzeby, jak gdyby głównie o osłony. Lotnisko spełniało również ważną funkcję łącznościową, dlatego że codziennie stąd odlatywały samoloty, które dowoziły rozkazy na wszystkie fronty wschodnie do Berlina, a więc kurierskie samoloty codziennie kursowały na wszystkie odcinki frontów. Tutaj lądowały samoloty, których Niemcy, w których hitlerowcy mieli dokonać zamachu na Hitlera. Na tym lotnisku również lądował samolot, którym przyleciał pułkownik Stauffenberg do kwatery Hitlera w dniu, kiedy dokonany był zamach na Hitlera, a więc dnia 20 lipca 1944 roku. Stąd, kiedy przyleciał na lotnisko, samochodem odjechał do kwatery. W kwaterze już na niego czekali ludzie, którzy byli przygotowani do przyjęcia Stauffenberga. Bomby, które były przygotowane, ładunki wybuchowe zostały przywiezione już do kwatery, bo były dwa ładunki przygotowane. Pierwszy wybuch, drugi został wyrzucony w czasie ucieczki na lotnisko po zamachu. Samochodem odjeżdża na lotnisko. Kontrole na bramach odbywały się. Pierwsza kontrola, na pierwszej kontroli nie chciano go wypuścić, więc on powiedział, że w związku z wybuchem tej bomby ma osobisty rozkaz Hitlera, żeby wyjechał natychmiast na lotnisko. Został przepuszczony. Następny na drugiej bramie również powołał się na rozkazy od Hitlera na pełnomocnictwa i w związku z tym udało mu się przejechać przez wszystkie kontrole. Przyjechał na lotnisko i tutaj samolot był przygotowany, samolotem odlatuje do Berlina. Tam w Berlinie podjął dalsze działania i został później aresztowany, prawda, i stracony. Bardzo istotnym faktem jest również to, że dnia 8 lutego 1942 roku tutaj na lotnisku rozbił się samolot, którym wystartował, który miał odlecieć Fritz Todt, dr Fritz Todt, a więc ten, który był szefem organizacji, która budowała między innymi właśnie kwatery Hitlera. Samolot po wystartowaniu z lotniska zrobił tylko niewielkie koło, zawrócił z powrotem i uderzył w skarpę lotniska. Hitler w zasadzie niezbyt często lądował na lotnisku. O tym dlaczego? On się bał. Bał się latać samolotami. Latał tylko tam, gdzie naprawdę już musiał. Zamach na Hitlera tutaj, ten był już ostatni, ale z kolei 11 taki poważny, a kilkanaście innych mniejszych zamachów również było organizowanych na życie Hitlera. W związku z tym on nie był przekonany do samolotu, ponieważ wiadomo, samolot, no, nie da się go już uratować, więc kiedy potrzeba było, zawsze
miał do dyspozycji samoloty, miał lotnisko, miał pilotów. Także to wszystko funkcjonowało tutaj chyba bardzo dobrze. Obecnie jesteśmy na północnej części lotniska i stoimy na płycie betonowej, która była pod budową hangaru, technicznego hangaru obsługi Messerschmittów. Ponieważ w tej części, właśnie między innymi tutaj w dole, są zlokalizowane stojanki, o nich, o których jeszcze powiemy, to tu właściwie było zaplecze techniczne. Obsługa, serwis, prawda, wszelkie naprawy dla Messerschmittów. A tu przy okazji widać na przykład fragment takich fundamentów, których jest w tym lesie bardzo dużo, łącznie z oczyszczalnią, ale nie tylko, gdzie była zlokalizowana cała infrastruktura, powiedzmy, techniczno-logistyczna, czyli kwatery, kasyna, całe zaplecze. Jak już wcześniej mówiłem, te ładne takie wały półokrągłe w zakrycie, to są stojanki, w których były stacjonowały samoloty Messerschmitty. W każdej stojance stała taka trójka, praktycznie przykryta sieciami maskującymi. Takich stojanek jest tutaj jest wiele, praktycznie ponad 10 różnych stojanek w różnych miejscach usytuowanych. Stojanka w środku jest zorganizowana tak, że w części, gdzie stały samoloty, jest wybetonowana, ale o dziwo, na przykład oszczędnie, w końcówce jest takie małe miejsce, gdzie tylko taki kawałek ogonka betonowego, po to, żeby wyłącznie pod kółko ogonowe, z oszczędności, żeby nie betonować dużo, więc jest w ogóle zrobione. Dzięki temu, że przykryte to było sieciami maskującymi i drogi kołowania, to w ogóle praktycznie w tym zieleni się nie wyróżniało. Nie było tego w ogóle widać. Jest tylko taki kawałek, fragment betoniku. Dowód wyjątkowej oszczędności i precyzji. Ponieważ samolot z kółkiem ogonowym wchodził tu, a tu z przodu stały jeszcze następne dwa samoloty, także taką trójką, gdyby trzeba było, wychodzili praktycznie albo na jakąś operację osłony, bo również z tego lotniska można powiedzieć, że poza funkcją osłony wszystkich operacji lotniczych kwatery Rzeszy, to również było to lotnisko, które mogło spełniać funkcję i spełniało funkcję osłony samej kwatery. Akurat to lotnisko nie było w sumie znane aliantom. Lotnisko w roku 1999 zostało zakupione prywatnie i jest własnością prywatną. Zostało użyczone aeroklubowi do działalności i od 1999 roku na tym lotnisku prowadzone są różnego rodzaju imprezy lotnicze, a więc najbardziej znana to Festyn Lotnicze Mazury, a już od 2 lat praktycznie Mazury Air Show. Działalność aeroklubu jest głównie skoncentrowana na prowadzeniu wszystkich aspektów wynikających z statutu Aeroklubu Polskiego, a więc kwestia szkolenia, a więc kwestia imprez, popularyzacji sportów lotniczych, organizacja imprez masowych dla między innymi dla turystów, dla regionalnego środowiska tutaj. I oczywiście poza wszystkim piękne, wspaniałe rajdy, które robimy również po lotniskach w Warmii i Mazur. Stąd właśnie wychodzą tu nasza inicjatywa, jak również rajdy warmińsko-mazurskie po lotniskach Litwy. Mam nadzieję, że będą, bo są ciekawostką, będą kontynuowane jeszcze w następnych latach.